Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi odcinek naszej opowieści o mszy wszechczasów chcemy poświęcić już rozwojowi samego rytu rzymskiego. Trudno mówić o jego początkach, ponieważ do IV wieku nie zapisywano tekstów modlitw. Może to dla nas być dzisiaj dziwne, ale ludzie starożytni, nie posiadając komórek i smartfonów, nie potrzebowali tracić swojej pamięci, wszystko nosili w głowach. Więc każdy tekst zapamiętywali i mogli powtarzać i przekazywać innym. Dlatego do IV wieku nie mamy tekstów pisanych. Dopiero w wieku IV, po edykcie tolerancyjnym Konstantyna, gdy Kościół wyszedł z przysłowiowych katakumb, na powierzchnię życia publicznego, tak już na dobre, zaczęto spisywać teksty. Dlaczego? Z obawy przede wszystkim przed przeniknięciem jakichś treści heretyckich. Kościół był świeżo po herezji ariańskiej, jej resztki jeszcze wtedy egzystowały w różnych obszarach Cesarstwa Rzymskiego. Więc żeby uchronić się przed niebezpieczeństwem skażenia tekstów liturgicznych, prawd wiary, przez improwizacje różnorakie, zaczęto teksty spisywać. Początkowo spisywano teksty samych modlitw kapłana, a więc te, które znamy na początku, zwane kolektą, sekretą w środku przed perfacją i modlitwę po Komunii Świętej. Teksty te, powoli ustalane, zbierano w księgach zwanych sakramentarzami. Sakramentarz był księgą, w której były te wszystkie modlitwy zebrane. Natomiast z czasem do tych tekstów modlitw dołączano teksty czytań mszalnych, antyfony, które się później pojawiły. I tak krok po kroku rodził się kształt przyszłego mszału. Ten proces trwał przez wieki. Ostateczną formę mszy świętej, jaką znamy, w formie nadzwyczajnej, nadał jej papież Grzegorz Wielki. Dlatego nosi ona często nazwę mszy świętej gregoriańskiej, od jego imienia, i warto częściej używać tego określenia niż wprowadzającego trochę nas w błąd określenia msza święta trydencka. Papież Mikołaj III w XII wieku narzucił już, zadecydował, że ten mszał będzie używany w diecezji rzymskiej. Gdy rozpoczął się Sobór Trydencki, w ogólnych zarysach ten mszał już był znany i właśnie ten mszał Sobór Trydencki polecił papieżowi zatwierdzić po uprzednim zweryfikowaniu tekstów, po przeglądnięciu przez fachowców, osoby kompetentne, dać go Kościołowi. Ważne jest jeszcze tutaj sprawa modlitwy eucharystycznej, zwanej kanonem. Jeszcze o tym będziemy mówili. Kanon, ta modlitwa eucharystyczna w trakcie mszy świętej, ma swoje początki. Niektórzy twierdzą, że nawet w Wieczerniku, że był liturgią w liturgii sprawowanej przez Piotra w domu Marka Ewangelisty. Różne są na to dowody czy argumenty. W tej chwili to pozostawiamy na boku. Natomiast cały czas ta modlitwa też ulegała rozwojowi. Dokładano kolejne elementy. Msza święta pierwszych wieków to jest msza święta wzorowana nieco na nabożeństwie synagogalnym. Ma liturgię słowa, której czyta się fragmenty Pisma Świętego, śpiewa psalmy. I po liturgii słowa rozpoczyna się liturgia ofiarowania. Liturgię ofiarowania zarezerwowano jedynie dla ochrzczonych. Wszyscy kandydaci do chrztu
po liturgii słowa musieli opuścić świątynię. Przestrzegano tajemnicy, dyscyplina arkani, czyli przestrzeganie tego wszystkiego, co jest tajemnicą wiary, aby nie zostało rozniesione gdzieś tam i zniekształcone, więc dlatego zarezerwowane było dla ludzi wierzących. Potem ta msza święta będzie ulegała dalszemu rozwojowi, ale myślę, że na tym na razie poprzestańmy. Jest rok 1563, kończy się Sobór Trydencki, mszał, który formował się przez 16 stuleci, krok po kroku, tekst po tekście, Sobór przekazuje w ręce papieża, aby po zrewidowaniu go, po przeglądnięciu został zatwierdzony i dany Kościołowi Zachodniemu Łacińskiemu jako tekst obowiązujący. Niech nam to na dzisiaj wystarczy. Pochwalony Jezus Chrystus.